Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku ze serii Ostatnie Dni Minecrafcie oczywiście. Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w serii powracającej, ponieważ wróciła, ponieważ chyba zapomniałem ją dokończyć, ponieważ no nie wiem sam, bo powiem szczerze, że moi drodzy zapomniałem o tym nakręcić wam bardzo. Ale witajcie moi drodzy, kolejną odcineczko tej serii. Słuchajcie, wracamy już jakby co, jesteśmy w tej niestety... tej, no powiem szczerze, tej bunkrze, który niestety, jak sami wiecie, co się stało, wszyscy tutaj zginęli niestety, ponieważ ktoś był zakażony, nie pamiętam kto to był, ale jak pamiętam, nasz Franek kazał nam iść za tymi lampionami takimi, które chyba wam pokazałem, zaraz wam pokażę. O, są tu zombie gdzieś już, słyszę, tu zombie się przedostały. A po co na dworzu? Nie wiem, ale słuchajcie, dobra, słuchajcie, dzisiaj tu może być, co tu jest? A nie, dobra, ups, przepraszam twórcę, musiałem pochodnie jeszcze zabrać, bardzo przepraszam, nie chciałem tu nic psuć, przepraszam. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj w tym odcineczku mam zamiar, jakby co, to wam się muszę to przyznać, ponieważ nagrywam jeszcze raz, ponieważ źle uruchomiłem program nagrywania i niestety mam jakby co tutaj itemy, które nie powinienem mieć przed tym nagrywaniem, ale nagrywam, wiesz mi, nagrywam odcinek, który no niestety, jak sami możecie zobaczyć, nie byłby bardzo miły oglądając, więc nie pokażę wam. Jakbyście chcieli dowodu bardzo, to napiszcie mi komentarzu, to wam oplikuję film oddzielny o tym na temat. A teraz słuchajcie, przejdźmy do konkretnych rzeczy. Słuchajcie bardzo uważnie. Jakby tutaj tu był komentarz jakiś, tu było napisane chyba John Karen, coś takiego stylu. Jakby to tu całkowicie wszystko opróżniłem już chyba. Tutaj pozostawię. Jezus Maria, się wystraszyłem. Jakby co, tutaj wszystko zostawiłem, już tutaj wszystko wziąłem chyba. Więc słuchajcie, tak, mamy tu żarełko i słuchajcie, jeszcze raz idziemy tą drogą. Nie zdziwcie się, co ja tutaj nie będę takich dużych wrażeń robić, ponieważ no niestety jeszcze raz nagrywam to. Więc słuchajcie, ale efekty dźwiękowe są świetne. Ale dobra, słuchajcie, przejdźmy do konkretnych rzeczy. Co jak bardzo możecie zobaczyć, już mnie bardzo lubią koledzy. Tych warto zabijać, bo mają ciekawe rzeczy, ale nie zbytnio czasami. Więc dobra, słuchajcie, idziemy dalej. Tych żołnierzy tutaj zakażenie bardzo strasznie, są trudni bardzo. W ogóle powiem wam szczerze, włączyłem tutaj, oczywiście połączone tu na mapie, od razu było łączone na hard, więc no trzeba uważać. To jakaś, a nie, myślałem, że jakaś babka jest do mnie idzie nożem. Dobra, słuchajcie, przechodzimy, jak widzicie, te właśnie te lampiony były. Jak teraz widzicie, to są te lampiony, które musimy iść za nimi. Jezus, ofsesoryski. Ale dobra, słuchajcie, idziemy dalej. One są straszne. A ta krowa, to ja nie wiem, czy powinna żyć już. A, dobra. Dobra, idziemy, o nie. O Boże, dawaj. Chodź tu, ja cię zabiję teraz, no. Teraz mam lepszy procesor, kurde. O kurde. Ale cię trawa osłania! O kurde! O, dobra, zdech mały. Skubaniec. Nienawidzę je! O nie, jeszcze tam drugi jest, dobra, nie. One są masakratyczne. Okej, dobra, czekajcie, do lawy może nic. Nie, jak ja skoczę, to stracę itemy, więc... A, tam był chyba namiot. A nie, to nie było tutaj chyba. Nie, chyba był już namiot. Niestety chyba był. Nie, czy zauważyliście namiot na tym momencie, albo jest dalej. Albo tam jest? Nie. Troszeczkę ograniczyłem widocznie, żeby miał więcej FPS-u, ponieważ jak wiadomo, sami wiecie, że moje materiały są teraz na 60 FPS-u, więc troszeczkę musi mi zabrać, ale spokojnie mam aż tutaj prawie 30, więc postarałem się, żeby były tutaj. Mi nie podchodź mi tutaj, bo ja po prostu cię zabiję zaraz. No właśnie, tak się właśnie kończy takimi zdrajcami, ty kurwka biedna. Nie wiem, jak ty żyjesz, ale dobra. Ale słuchajcie, bardzo wiem, że... Znaczy ja mówiłem, że troszeczkę grafikę... Wiem, że może byście chcieli taką tamtą, co wcześniej wiedzieliście, ale dajcie mi znać, czy wam się podoba ta grafika. O, jest na namiot właśnie, który tutaj mówiłem. Jest, to wam zdradziłem początek fabuły już. Jest coś tutaj dziwnego, tutaj leży. O, czekaj, gdzie to było? Kurde, no cholera. O nie! Fuck! Zapomniałem, nie złożyłem serduszka. Nie. Fuck! Nie. Kurde, jak przyspieszają do mnie! O kurde, jak szybko zapieprzają do mną. Ja pierdyka! Fuck! Szybko, czekajcie, tam zaraz pokażę, bo ja to założyłem, dobra. Spieprzać! No nie!
Dobra, czekajcie, coś tu musi umieć. Te mnie, kurde, próbuję mi zahoczyć każdą stronę. Dobra, słuchajcie, kończy mi się jedzonko polutku, nie za dobrze właśnie. Już mi się to kończy. Dobra, szybko wychodzimy, jakby co, to tak był namiot i tutaj był koleś, który, no nie wiem, nic nie znalazłem na tym terenie. Ale postaram się jeszcze znaleźć tą waszą, tą właśnie roślinkę dziwną. Tutaj coś leżało dziwnego, ej. Gdzie to było? Nie ma tego, ej. Nie ma tego! Jak to nie ma? Było tutaj, gdzieś to było. Leżało przy nim prawie. Nie ma to. Nie wiem. Nie wiem, gdzie to jest, ale widziałem to na serio. Uwierzcie mi, ja pokażę wam tutaj krótki teraz film. I było coś takiego właśnie, przybliżyłem to chyba. Jak teraz pokazałem wam w tym momencie, było coś takiego. Ja nie wiem, co to było, to była strzała czy co? Ale strzała wygląda to normalnie, więc co to było? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że to nie usunęło mi się coś, jak zginąłem. Okej, bo to może mi się respi bez końca. O, fuck! O kurde! Jak mnie potrafią zaskoczyć w każdym kącie. Kątem mnie gonią, o kurde, cały stado mnie goni, dobra. O, nie no, panowie, no. Kurde, ale was dużo. Dobrze, nie gra na dużych tym terenach rendowania, bo ja bym was miał tutaj chyba parę milionów. Dobra, szybko, szybko, uciekamy. Uciekamy. Tutaj ja zrobię mały obóz, tutaj się zatrzymamy, żeby przerwać odcinek niestety. O, 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 patrzcie, coś jest. Właśnie, tego nie zauważyłem. Na serio? Teraz mówię wam, tego nie zauważyłem. Nie widziałem tego, dobra, och. Fuck you. Fuck you. Dobra, o, sadzonki. Nie, no co, ale na razie, o, Amanda. Amanda. O co tu chodzi? Czekajcie. Jest jakiś skron. Teraz wszyscy pomyślicie, że ja to celowo to zablonowałem. Nie, moi drodzy, wiem, że to głupie może być trochę. Łosoś, o, surowy łosoś. Radzimy tu wygląda jakiś, nie wiem, pasoszyt. Nie wiem, o, nic to franka 4. Tutaj są ziemniaki zatrujące, o Jezu. Szkoda, tu jest zablokowane w ogóle. Więc słuchajcie, czekajcie, czekajcie. Zobaczmy, o co tu chodzi. Okej. List od Franka. Jesteśmy już sporo kawałek od bunkra. Po drodze spotkaliśmy pewną grupkę ludzi, która pozwoliła nam tutaj odpocząć. Pod warunkiem, że zabierzemy ich ze sobą. Niestety kilka godzin później straciliśmy jedną osobę. Nazywała się Amanda. Przyszkowaliśmy jej ładny grób i pochowaliśmy ją na wzgórzu. Franek. Ty. A jak ten klucz sam jest zakopany? Ej, ej, ale nie, ja wiem, że to jest okropne wykopywać, ale co ma ty szczynie, no ej, serio. O kurde, ale na pewno ten, czekajcie, gdzie on zakopał? Czekajcie. Aha, przykopaliśmy jej ładny grób i przykopaliśmy ją na wzgórzu. Czyli czekajcie, jak na wzgórzu w ogóle, nad nami to jest, takie wzgórze? Okej, czekajcie, sobie tu przejdem. O! O kurde, ale błąd bym zrobił życiowy. Dobra, miska może zostać, ponieważ tak nie zjemy za dużo teraz. Dobra. Jabłko możemy zjeść, pewnie. Dobra. Spróbujmy, słuchajcie, jakieś wzgórze ponoś. Czekajcie, jakim wzgórzu chodzi? Tutaj, ten jakiś wzgórz? No ale pisał. O Boże, ta. Te tu są wszędzie po prostu, ja nie. Pierdyka was. Po prostu was mama chyba nie lała. Dobra, użyję mojego tajnego triku. O! Padałaś. Ale dużo miecz się marnuje. Tutaj gdzieś? Wzgórze ponoć. Tutaj? W jakim wzgórzu? Tutaj chodziło? O! O! Amanda. 1989-2017. O! Widzicie, mamy nawet datę! Ale czad! O kurde, biedna Amanda. Nie, wiecie co, nie wykopię tego. Nie, ja taki nie jestem sobą, sorry, nie, nie wykopimy jej tego. Nie będę jej grzebać, no nie chciałbym, nie wiem. Ktoś by, nie wiem, chciał, żeby was ktoś grzebał? Jak będzie już, no, za światę, ale wasze ciało będzie, ktoś was będzie grzebał po wasze ciało. Nie, ja nie będę taki, słuchajcie, ja nie będę grzebał czyjeś ciała. Bo ja nie jestem taki, no sorry, nie. Nie, 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 ja tego nie będę grzebał. Po żadnym pozorem, tu jest świnka jakaś. Właśnie, spróbujmy jakąś świnkę zabić. Wiem, że nie powinienem zabijać tej świnki, ale to jest jedyny pokarm. O, nie są jakieś zatrute. Gra odradza nam tego robić, ale a no, chodź tu! Potrzebuję cię! Zabiorę cię właśnie tam. Dobra,
Słuchajcie, dobra, ja muszę jakieś kwiaty jej przynieść, ale nie mam czym. Co to jest? Nić. O właśnie, nić mamy, ale to nie będzie honorowe nawet. Co ja tu nie wiem co zrobić? Czekajcie. O, a to? O, mamy jakiś... O, mlecz. Mleczyk. To są mlecze? Olecza, dobra. Trzymaj Amando, spoczywaj w pokoju, w grze oczywiście, bo to naprawdę to nieprawdziwa osoba. Ale niech spoczywa w spokoju. Niech już ją, nie będę ją tutaj ją odkopywać nawet, bo słuchajcie, to jest w ogóle, nie chciałbym, naprawdę, ja nie chciałbym, żeby ktoś mi naprawdę tak robił, naprawdę. Ja bym sobie na pewno tego nie życzył, więc na pewno tam jest klucz, na pewno tam autor schował ten klucz. Wiecie co, pójdźmy do spać, bo jak... Nie, to myślę, że ktoś za mną chodzi. Dobra, jak Amanda tutaj spoczywa, no niestety nie mieli gdzie ją pochować nawet, więc fatalnie, powiem wam szczerze, jest. Dobra, słuchajcie, już kolejny ranek piękny. Dobra, musimy iść dalej na pewno tymi... Bo tu coś tam nie wspominał? Aha, bo jedna osoba jest, padła niestety, więc słuchajcie, dobra, tą nić wywalimy, bo ona nie będzie nam na pewno potrzebna. Powiem szczerze, że tą dwójka sobie... Ja tam chyba słyszałem, że powstały już kolejne mapy od tego autora, Krawcika, więc... No, powiem szczerze, jestem ciekawy, co będzie tu dalej się działo. Okej, czekajcie. Gdzie te pochodnie? Tutaj gdzieś? Czekajcie. Zgubiłem się, czekajcie, Wiem, gdzie były. Gdzie on jest? Czekajcie. O, kurczę, niepotrzebnie może... A, no, dobra. Może nie mogę nie iść spać nawet, bo bym wiedział, gdzie iść. Ale dobra. Lesie, właśnie tak nie lubię lesie chodzić bardzo. Jest straszliwe, to jest masakra chodzić po lesie. I tak, wiecie, zasłaniają ci jeszcze coś... naprawdę, tej grze znaczy się, bo ja normalnie lubię las, ale nie lubię tak... O kurde. Łazić. Tak za bardzo lesie, bo to jest dla mnie męczące, no. Albo coś zaraz wejdziecie, albo coś was, nie wiem, zaskoczy jakiś dzik, więc... No nie wiem, coś takie bezpieczne. Tam jest kolejne po lewo. Już się boję, co tu nie odwalić na nich. Aha. Jezu, myślę, że ktoś tam noż leży. Co tutaj, coś jest, patrzcie, jakby... Puszczone? Nie wiem. O, już ty kurde. Menda jedna, no. Dobra. O Boże! Kurde, ale są agenty, to są z nich, no. Ale mi szybko jedzenie zaczyna spadać, coraz szybciej. Zanim tylko tak nie utrzymamy, że tak mamy zginąć. O nie, ten pająk jest zjechany. On mnie tu zabił, mnie przed filmem, ale potem się skopnąłem, że coś nie tak łączyłem. Ale nie zaatakował mnie. Dobra, zdychaj, na swoje masz. Oko za oko, kurde. Okej, dobra, jesteśmy w jakimś innym domu. I tutaj już, powiem szczerze, że doszliśmy do tego momentu, co przerwany odcinek właśnie. I nie wiem, co tu jest dalej. Ale tego gnoja muszę się pozbyć i ktoś za mną idzie już. Dobra. Okej, dobra, słuchajcie, jest tu koleś, no już martwy. Albo to zombie, który już się przeterminował. Okej, dobra. Dobra, cichutko wchodzimy. Powiem szczerze, że już więcej nie wiem, co tu możemy napotkać. To już wam powiem tylko tak, że to... Frank tu był... Co? Czekajcie. Frank tu był, coś pisze. Frank tu był... Cytrypany... Napis... Wytrapany napis... Dobra. Sorka, tak się czasem bierze, ale... notatka Thompsona... Zapasy... O! Zapasy? Co to jest? O kurde, melony. Arbuz, znaczy się. O, co to jest? Okej, tu był... Frank tu był. Wytrpany napis. Aha, dobra. Fajny pomysł. Notatka Thompsona. Ja tu zostawię Franka Lis, bo tutaj chyba nie będzie tutaj jakiegoś ciekawego rzeczy. Czekajcie, jeszcze sprawdzę, tylko coś tu nie ma jakiegoś tajnego wejścia do tego typu kominek. Tylko dziwne, że zasypany. No dobra, błąd autora. Już rozumiem, troszeczkę jest błędów. Ale mapa tak bardzo fajna. Mi się bardzo to podoba. Dobra, słuchajcie, usiądźmy sobie tutaj. Zapalmy sobie światełko. I opowiem wam dzisiaj historyjkę od Thompsona. Zobaczymy, co tutaj nam przygotował. Patrzcie, nie mam głodu tutaj. Olek czat. Ty, widzicie? A, super. Dobra, notatka Thompsona. Co to za koszmar?
Ludzie chyba oszaleli. Zjadają siebie nawzajem. Czy to jakiś sen? Chyba nie. Chyba nie. Czas się stąd wynosić, Thomas. Okej. Okej, dobra. Przeczytajmy drugą. Jeśli czytasz tą wiadomość, to wiedz, że jesteś w moim domu, ale spokojnie, nie mam nic przeciwko. Możesz zrobić co chcesz, tylko go nie spal. Może kiedyś, gdy to się uspokoi. Wrócę tutaj i będę mieszkał dalej, Thomas. Aha, dobra, słuchajcie, no. Dobra, myślę, że tutaj było... Tomasa wiadomość mamy, że widać, że Tomas jest jakiś taki bohater, który nie był z Frankiem. Ale słuchajcie, dobra, ten Franka list to możemy zostawić, nie, tą Tomasa listy zostaną. Nie będę mu tam nic przeciwko mu temu, żeby mu domu rozwalić. Więc słuchajcie, pochodzimy dalej i idziemy na pewno za dalej tymi lampionami jakimiś dziwnymi. Ale nie wiem, czemu kominek nie ma tej dziury, naprawdę. Jeżeli tak się już robi, to niech przynajmniej niech stawi tam te garnek z wodą, bo to tak to lepiej, tak to idzie. Ale dobra, już autora błąd troszeczkę, ale fabuła nadal mi się bardzo podoba. Zobaczymy, co dalej będzie, czy mi się uda w ogóle dojść do tego efektu wybuchu. Czyli no normalnie to, wiecie, dojść do tego momentu, którego... czy nam się uda znaleźć Franka w ogóle, to jest dobre pytanie. Ale dobra, idziemy dalej za tymi lampionami, którymi... O, dobra, już zaczynam się gubić. W nocy by się przydała, nie powiem, ale no nie chcę też w nocy, ponieważ te pająki są coraz mocniejsze. Więc ja nie wiem, każdy jeden ginie jednym razem, to zaczynają być silniejsze i mocniejsze. O, coś tu walnęło dziwnie. Okej, dobra, idziemy dalej. Zobaczmy, szukajmy dalej. O! Okej, dobra, myślałem, że coś idzie za mną, biedna krowa. Uwaga, pułapki ogniowe. Schronienie dla żywych, aha. Dobra, fajnie zaznaczył. Oj. O, dobra. To wam powiem, o kurde, bym wlazł na tą minę chyba. To powiem szczerze, że to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo nie wiem, co tu nas czeka, ale wiecie co, chyba dzisiaj skończymy ten odcinek. No wiadomość do dowódcy. O, fuck. No idź za tą minę, no! A. O, idzie. No chodź, nawet na płytkę. Piu! O, przepraszam. Katarek troszeczkę mnie złapał. Okej, jest tutaj jakiś Thompson. Nie Thompson, tylko to jak się nazywałeś? Nie, nikt za Franka nie. Tylko wiadomo, jest draw dowódcy. Aha, o kurde. Okej, zaraz to przeczytamy może, bo tutaj nie mam gdzie się schronić, nawet wam przed chwilę wam powiem. O Jezus Maria. Ojej, coś się zgenerowało. Weźcie. No weźcie tę sitkę, no idźcie mam. Okej, dobra. Weźcie obok. Laboratorium, militarny zam. Aha. Okej. Weźcie z obok. Tutaj strzałeczki pokazują nawet. Ale czekajcie, ale co to jest? Jakiś laboratorium chyba, co nie? No tak. Dobra, nieważne. Ja się boję tutaj nie dotykać tego, bo łatwo mnie zabija takie coś. O, już widzę, że tam są trupy, więc... No dobra, słuchajcie, ja tutaj się z nimi nie będę już walił. Ciupapkę, ja już wolę, słuchajcie, wrócić do tej... wejść do tej bazy w ogóle, cokolwiek co to jest. I słuchajcie, jakoś spróbować to przetrwać. Inwazję tych akobolipce zombie. Oczywiście ostatnie dni, oczywiście ta seria nie zmieniam nazwy, ponieważ nie chcę tutaj się wyróżniać, bo tu wszyscy youtuberzy zaczęli to nagrywać tą samą nazwą, więc też młodzi, też starsi, żeby, nie wiem, wysiedlenia mieć. A ja tego nie robię za wysiedleniem, tylko nagrywam to tak, żeby każdemu się spodobało. Ja nie chcę się wyróżniać ciągle tak samo, więc nie, tak nie lubię tego robić. Okej, okay. O kurde. No dobra. Czy ty żyjesz? Nie, martwy. Pomieszczenie ochrony. Pomieszczenie ochrony. Ła. Ulala. Czekajcie, mam to ciekawe, czy ja mam ten. Nie, mam to włączony. Nie mam włączony. Czekajcie, co to jest? Alarm.
jakoś nic. Ale ten jest martwy. To mogę surrogować. Nadatka ochroniarza. Co się tu stało w ogóle? Właśnie miałem przeczytać. Franka to zostawmy już. Franek nam obciąża niestety nam opiekunek. Drzewka też jakieś tracą dębą. Spokojnie mi to jest. Zaproszeniem. Dobra, nadatka ochroniarza. Jako, że wojsko przejęło obiekt, pozwolili mi jednak zostać na swoim stanowisku. Mam pilnować porządku w całym laboratorium i aby absolutnie nikt nie włączył alarmu, bo wtedy będzie po nas. No dobra, i chyba już wiemy czemu tak się stało, bo ponieważ ktoś, jakiś debil, włączył alarm. Ale ciekawe, czy to on był, czy to ktoś, czy jest on w ogóle, ta osoba, to jest on, czy to jest ktoś inny. Dobra, zostawmy tą wiadomość sobie. Ochroniarza. Teraz wiadomość do tego dowódcy, który tam wiesił. Wiadomość dla dowódcy z laboratorium. Mieliśmy umowę, a wy ją złamaliście. Co tydzień mieliście dostarczać nam zapasy i mija już drugi, a my nic nie dostaliśmy. Przecinek tu powinien być. Czekamy do ostatnie dwa dni. Jeżeli nic nie wyślijecie, to gorzko po tego pożałujecie. Aha, dobra. I to wszystko, tak? Dobra. Okej, dobra, to jest dalsza już droga. Powiem szczerze, że to jest, zaczyna być ciekawie. Kolejny tutaj oferę widzę, że teraz będzie gorzej, widzę. Coś napotkywać, coś, no to chyba coś ten Franek przynosi pecha, coś mi się zdaje. Za sobą. Tutaj są pokoje, okej. O kurde. Wow, stary. Wątrobek coś mu zjadło. Och, kurde. O. Zbić szybę w razie pożar. O, kurde, ja wolę siarkę teraz, o. Jest, jest, słuchajcie, to jest dwa razy lepsza od miecza broń. Okej, okay, nożyce. Nożyce, o. Pewnie. A czemu by nie wziąć? Listo Franka. O Jezus, no już Franek, ty przeginiaczu jeden. Ile tych listów będziesz mi pisać? Rozumiem, że mnie tak ci brakuje, ale no, stary. Samorodek złota? Co? A czemu używał takiej rzeczy? Okej, dobra, nie wiem. Nie znam się chyba na tym już. Ale okej, dobra. Nie zwikajmy. Dobra, czekajcie. Okej. Okej, przejdźmy do tak. Notatka Franka. O Jezu, zaraz, słuchajcie, przeczytam. Cześć, jest raz. Ale nie ma czwartej książki. Czyli coś przeoczyliśmy. Coś przeoczyłem. Na laboratorium oczywiście. O, ma tylo. Nieznajomy. Czyli nie wiemy, kto to jest. I możemy coś dostać fajnego. Ale tutaj koleś widzę, że kurde, albo ktoś go zjadło, ale widać, że no nie, ktoś go dziabnął nieźle tą rękę, więc on chyba się wykrwawi na śmierć. Strefa zastrzeżona. Tu widać, że były otwarte drzwi. Więc widać, że ktoś to strefę złamał. Okej, okay, strefa zastrzeżona. O, masakra. O, strzykawka. Okej. Okay. O, to może nam bardzo pomóc. Lekarstwo. Co to nam daje? O, skapę. O kurde. O, trzeba. Dobra, czekajcie. Zaraz tutaj wszystko. Dobra. Co daje na ten... O. O Boże, ile was tutaj będzie tego czytania. Słuchajcie, chyba to... Przełożę na kolejny odcinek chyba, bo... O Jezu, co się stało? O, dobra. To kliknąłem. Powiem szczerze, że chyba przełożę na kolejny odcinek, bo ten chyba odcinek już trwa troszeczkę niezbyt chyba długo, co nie, moi drodzy. Chyba dzisiaj ją przełożymy, ten odcinek, na kolejny odcinek, to przeczytam wam wszystko to ładnie, jakby co, więc dajcie mi troszeczkę to czasu. Mam nadzieję, że wam się tu podobało bardzo ten odcinek. Wiesz, taka piękna pani, taka ładna dziewczyna i co, i padła. Ale dobra. Słuchajcie, dalej, przejdźmy dalej. Dobra, czekajcie. Albo nie, słuchajcie, zostawię to wam na następnym odcinku, słuchajcie, jakby co. Ja się ten tutaj miejscu się teraz zamknę. O, to jest otwarte, aha, to bajka, jakaś bajka tu jest, zapraszam, no ale dobra. O, dostęp do pomieszczeń, do pomiarów. Zielony wszyscy, pomarańczowy za pozwolenie, czerwony tylko wojsko. Za złamanie tych zasad wyraźnie wyrzuceniem z obiektu. O kurde, widzę, że warunki ostre były. Pomieszczenie ochrony, właśnie, to jest... A, tu już byłem, dobra. Słuchajcie.
Ja tutaj, słuchajcie, się z wami żegnam, a w tym momencie możecie sobie zobaczyć kolejne odcinki, na przykład z modyfikacji z Minecraft. Oczywiście za niedługo się pojawi kolejny odcinek z tej serii. Bardzo chciałem wam tutaj, bardzo wam podziękować za waszą aktywność pod tym filmem, za wszystkie w ogóle filmy, ale za modyfikację Minecraft tutaj pokażę, po prostu pokazujecie siłę, co robię. Nie wiem, skąd taka energia od was tu wzięta, ale dziękuję wasze suby, dziękuję za wasze komentarze, wszystkie. Jeżeli macie pytanie, to macie pytanie do mnie, to pytajcie się śmiało, odpowiem na pewno wam wszystkie pytania. No oczywiście może nie wszystkie, ponieważ jak zapytacie jakieś pytanie, które są prywatne, to już nie odpowiem na pewno. Ale moi drodzy, dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, zobaczenia, cześć. I widzimy się następną sobotę. Trzymajcie się, zobaczenia, cześć, pa pa. Pa pa.